Cześć kochani i kochane, witam was serdecznie, zapraszam do nowego filmu z serii Drama Mama. Mama Drama, nie wiedziałam co mam powiedzieć, Drama Mama. Czyli malujemy się i obgadujemy różne YouTube'owe dramy, drameczki, newsy. Głównie zza wielkich wód i oceanów. No i tyle, dobra, jedziemy. Makijażu, jak zwykle nazwy produktu będą pojawiały się tutaj, tu na dole i będą też w opisie tego filmu, także jak wejdziecie, rozwiniecie, tam będą wszystkie nazwy i wszystkie linki, więc jeżeli kto ciekaw, to zapraszam. Mam już na twarzy podkład, którego właśnie dzisiaj w sumie w tym momencie zakończyłam testy i recenzja już się pojawiła, kiedy to oglądacie. To jest ten Bielenda Makeup Academy, to jest ten Wege Flumi z sokiem z truskawki podkład Zadychy z Roska, także zapraszam do recenzji, bo tam więcej o nim mówię i tu mam odcień numer 2 na twarzy. Zbliżę się lekko, żeby widać było mój makijaż i zaczynamy. Lekkie obgadywańsko. Dobra, jedziemy. Zacznę z bronzerem W7, czyli podróbka Chanel La Soleil Tan de Chanel, który jest bronzerem wspaniałym. A, i w ogóle mam newsa od jednej z moich widzek. Zrobiłam sobie nawet print screena, bo ostatnio mówiłam o tym, że ten La Soleil Tan de Chanel, czyli jeden z bronzerów mojego życia, absolutny w ogóle hit, unikat i tak dalej, że został wycofany i strasznie to przeczułam, jeżeli dobrze pamiętam. I mam od Ali, mojej widzki, pozdrawiam Alu, informację. Hej Kingo, jako twój człowiek w Chanel, kategorycznie prostuję plotki, aby kremowy bronzer La Soleil Tan de Chanel został wycofany. Absolutnie nie jest wycofany ze sprzedaży, lada moment pojawi się dodatkowo w letniej kolekcji Le Beige i zostanie z nami na stałe. Całuję, Alicja. Dziękuję, Alicja. To strasznie jest miło i w ogóle fajnie. Dobra, także to wróci. To wróci w ogóle na półki bardzo dobrze, bo już mi się totalnie kończy, a produkt jest przepiękny. W7 jest godnym konkurentem, jeżeli wziąć pod uwagę jego cenę. Natomiast nie jest idealnym odpowiednikiem. Gdzieś chyba mam filmik na ten temat. Postaram się podlinkować. Dobra, Beauty Blender. I zaczynamy gadać. James Charles. Zaczniemy od dramy, która w sumie jest małą dramą, ale jest jakby takim newsem dosyć interesującym, tak mi się wydaje. James Charles, czyli osoba, która była... no może nie aż tak jak Jeffrey Star, może nie aż tyle dramy i tyle umoczenia i tyle w ogóle kontrowersji wokół jego osoby się nam namnożyło, ale jest to osoba... Jeden z większych twórców w tym momencie na YouTubie, no muszę przyznać, że jego popularność po prostu mega, mega, mega rozkwitła. W zeszłym roku był umoczony w różnego typu dramy właśnie i z Tati Westbrook, i z Jeffreyem Starrem, i potem tam było z Maniem UA, z całą tą kliką, która się potem wszystkim rozpadła. Wiele z rzeczy, o które oskarżył na przykład Jeffree Star, nigdy nie zostało potwierdzonych, niemniej jednak stracił ponad 1 000 000 subskrybentów, jeżeli się nie mylę. Wiem, że to była jakaś taka dzika ilość, ale chłopak wrócił. Wrócił i to wrócił w wielkim stylu. Nie darzy go jakąś mega sympatią, ale szanuję. No i super, że mu się gdzieś tam udało z tego wszystkiego wygrzebać, nie? W każdym razie, James Charles podpisał jakiś czas temu kontrakt z YouTube'em, którego wszyscy kochamy, i razem z YouTube'em wyprodukował, a właściwie jest tam chyba twarzą i prowadzącym głównym, Rapanie. To jest mój mały mopsik, który śpi na mojej poduszce pod moim sweterkiem i jest słodki. No, wyprodukował razem z... A czy nie wiem, ile tam było jego jakby twórczej decyzyjności w tym wszystkim, ale wyprodukowali jakby taki reality show. W tym momencie są chyba 3 odcinki i chyba kolejny to będzie 4, który będzie odcinkiem finałowym. Ale jest to reality show, który nazywa się Instant Influencer i jest to coś w stylu, wiecie, America's Next Top Model, czy tam, nie wiem, jakieś o projektantach, co były Runway, coś tam, Project Runway, o te takie sprawy. I po prostu polegało to na tym, że na początku było tam chyba z 5 czy 6 osób. Były to bardzo młode osoby, które zajmowały się tym, że właśnie miały swój kanał na YouTubie, profile na Instagramie i robiły makijaże i chciały zostać influencerami, czyli bardzo, bardzo, bardzo znanymi, popularnymi osobami w ogóle. No i James Charles jako już osoba, która osiągnęła wszystko i influencer wszechczasów, jakby razem ze swoim jury wybierze jedną osobę, która... Co ta osoba wygra, tego nie wiem. To, że będzie największym influencerem, zaraz po James Charlesie, nie mam pojęcia. W każdym razie próbują za pomocą swoich magicznych formułek wybrać najlepszą osobę do tej roli instant influencera. Tam chyba jest jakaś nagroda pieniężna?
Aha, sprzęt do nagrywania i coś tam, coś tam, coś tam. W ogóle cała idea tego wszystkiego trochę mnie wkurza i mierzi, bo wiecie, dla mnie YouTube, może Instagram nie, bo Instagram jest taki troszeczkę bardziej ulepszono, przefiltrowane i tak dalej. Ale jednak YouTube to jest miejsce, gdzie przede wszystkim zdobywa się ludzi swoją osobowością. Oczywiście też swoimi umiejętnościami, pasją, wszystko, wszystko. Ale jeżeli ktoś ma świetnego skilla w czymś tam, a po prostu mi nie podchodzi, bo mi nie podchodzi, to go nie będę oglądać, tak jakby, nie? Więc szukanie osoby, która będzie dobra w tym, w tym, w tym i spróbowanie jakby utworzenie takiej niesamowitej jakby formułki, że masz to, 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 to będziesz po prostu odnosił sukces długofalowy, jest takie dla mnie trochę dziwne. Nie? No wiadomo, że jeżeli coś będzie promowane przez YouTube, bo oczywiście, że osoba, która wygra w teleturnieju, powiedzmy, który stworzył YouTube, stworzony przez YouTube, to YouTube będzie tę osobę promował, rzecz jasna, plus promocja przez Jamesa Charlesa, który teraz jednak jest jedną z największych osób na tej platformie, jeżeli chodzi o makijaż, na pewno takiej osobie da gdzieś tam sławę i pogłos i w ogóle, i w ogóle. Natomiast jak bardzo będzie to długofalowe i jak bardzo te osoby będą, ci widzowie nowi będą z tą osobą, dla jej osobowości, a jak bardzo dlatego, że ta osoba akurat nagle w tym momencie jest popularna, to już jest inna niż, aczkolwiek każdemu życzę, rzecz jasna, jak najlepiej. No w każdym razie robienie takich formułek i tak dalej trochę mnie irytuje, no ale dobra, zaczęłam oglądać ten program, tam odcinek chyba jest co tydzień, także no nie są one za długie. James, aha, i to jest normalne darmowe, także podlinkuję, muszę sobie wejść i obejrzeć, rzecz jasna jest to po angielsku, chyba nie ma polskich napisów, nie wiem, w sumie nie zwróciłam uwagi, ale też ten angielski, którym się posługują, nie jest najbardziej zaawansowany na świecie. W każdym razie, dobra, koniec shade'u. Odcinki są nawet spoko. Każdy odcinek jakby polega na tym, że mamy najpierw jakby mini challenge, czyli jakby pierwszy challenge, pierwszy konkurs, pierwsze zadanie, które każdy z nich musi zrobić. I potem jest jakby ten główny challenge. Nie wiem, czy ktoś oglądał reality show z Radkiem Majdanem i panią Rodzenek w dupie mam challenge'u. W dupie mam challenge'u jest hasłem po prostu, które ze mną pozostanie. Także w każdym odcinku jest jakiś challenge. Osoba, która wygra mini challenge, ma potem jakąś mega przewagę, jakiś po prostu bonus w tym takim głównym zadaniu odcinka. I osoba oczywiście, która wygra główne zadanie odcinka jest zwycięzcą odcinka, a osoba, która przegra, zostaje wykopana, że tak powiem, z programu. Też to jest takie, James Charles jakby strasznie dla mnie tam widać, że on jest taki troszeczkę na siłę, trochę nie jest tym wszystkim najbardziej na świecie naturalny, stara się właśnie być trochę jak Tyra Banks, która jest zabawna i śmieszna w tym wszystkim. Tyra Banks to po prostu od 100 lat prowadzi America's Next Top Model, format, który potem został wykupiony przez przeróżne telewizje, przeróżne kraje, w tym polskie zresztą. No, ale Tyra Banks jest akurat dla mnie królową i ja America's Next Top Model oglądam odkąd był gdzieś możliwie dostępny do oglądania piracko w Polsce, czyli od jakichś 15 lat może oglądam? Nie mam pojęcia, ale odkąd sięgam pamięcią oglądałam te jej programy. No i ona jest tym mistrzynią, ona jest zabawna, ona jest urocza, ona jest po prostu świetna. No i James Charles jakby też chce być fajny, nie? I to widać, że on chce być fajny. I też mnie to tak trochę ten, że on jest tam postawiony trochę w pozycji Boga, wiecie, że to już robimy nowego influencera, a wiecie, jeżeli robicie program, gdzie szukacie drugiej, największej, znaczy jakby chcecie zapewnić popularność osobie w danej dziedzinie, to osoba, która prowadzi ten program, to już powinna być takim niepodważalnym kimś, nie? Tak samo jak w America's Next Top Model prowadziła to Tyra Banks, która była totalną legendą, osiągnęła bardzo, bardzo dużo w tej kategorii modelingu, której ona się zajmowała i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli to prowadzi James Charles, to tak naprawdę no, dla mnie nie jest jakimś mega autorytetem. Rok temu prawie w ogóle zniknął z YouTube'a, bo w takie skandale się wdał i tak dalej. Nie wiem, jest to dla mnie po prostu takie troszeczkę straszne. No ale dobra, są te challenge i w ostatnim odcinku był taki challenge, czemu jestem taka jasna? Przepraszam, już nie jestem taka jasna. Był taki challenge, że po prostu ja sobie myślę, serio. I to był challenge, biorę tę paletę Zoewy, który mniej więcej, mini challenge, który mniej więcej polegał na tym, że James Charles kazał każdej z osób przygotować przeprosiny na YouTube'a. W sensie, wiecie co chodzi, że jak są te wszystkie dramy, to potem ci ludzie siadają w tych koszulach, w tych bluzach z kapturem i płaczą i przepraszają i mówią, że jest ich źle i smutno i w ogóle coś spieprzyli, nie?
No i James Charles powiedział takie słowa, że jeżeli się jest właśnie influencerem, jeżeli się działa gdzieś tam właśnie na YouTubie, jeżeli się jest popularnym, to prędzej czy później każda osoba popełnia jakiś błąd, za który będzie musiała przeprosić i tak dalej, nie? I strasznie mnie to zniesmaczyło. Po prostu mnie to zniesmaczyło, nie? Bo on to zrobił w taki sposób, jakby po prostu jakby te osoby, nie wiem, zaczynając być tam influencerami w ogóle, jak bardzo nienawidzę tego słowa, to jest inna inszość, ale chcąc jakby zacząć tę swoją przygodę, musiały już umieć przepraszać. W domyśle te przeprosiny oczywiście były fejkowe, udawane, wyreżyserowane. I tak naprawdę ten challenge dla mnie tylko i wyłącznie pokazał jeszcze bardziej to, oczywiście o tym wszyscy wiemy, że większość tych przeprosin to są tylko takie chwyty marketingowe, zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby się od danych osób, które coś spierniczyły, odpieprzyć, brzydko mówiąc. Także to mi się strasznie podobało. To było takie bardzo w złym stylu i bardzo niefajne. Jeszcze pokazywanie, jak te osoby, żeby dodać dramy tym przeprosinom, rozmazywały swoje makijaże i udawały, że płaczą, i udawały, że przepraszają za coś. Ja nie wiem, to był dla mnie taki strzał w stopę, że ja nie mogę, zwłaszcza, że znając Jamesa Charlesa, za parę miesięcy znowu coś takiego się stanie, że będzie musiał przepraszać. I wtedy jakby to, że on trenował ludzi w tym, w jakiś sposób przepraszać na YouTubie, jakby nie będzie rzutowało dobrze na jego autentyczność, najprędzej w świecie, nie? Jakby to zadanie tak idealnie pokazało po prostu brak autentyczności i podejście do takich spraw, nie? Jego, Jamesa Charlesa, tak mi się wydaje. I jeszcze z takich ciekawostek tam w jury, co odcinek jest Norwina z Anastazji Beverly Hills, ta córka Anastazji. Na przykład w pierwszym odcinku też w jury była Paris Hilton. Jak można było zapomnieć, kim jest Paris Hilton, tego imienia. O, także Paris Hilton była w pierwszym odcinku. Teraz była Lipstick Nick, ta make-up artist, którą tam wypromował Jeffree Star, taka dziewczyna z taką burzą czerwonych włosów. Ona jest teraz dyrektorem kreatywnym dla firmy Morphe. Kto tam była? Nikki Tutorials chyba była w drugim. Nie pamiętam już, ale wydaje mi się, że w drugim była Nikki Tutorials. Także to jest spoko. Na przykład w ostatnim odcinku też mieli za zadanie nagrać filmik, jakby collab z influencerami takimi już, takimi ten, tam była Nikita Dragon, tam był ten chłopiec taki, no nie pamiętam, no kilka tam znanych jakby postaci, które jakby nie są, nie jest to kategoria youtuberów, których ja po prostu lubię oglądać, ja nie wiem, po prostu nie. Natomiast fajnie dla tych osób i fajnie dla tych kreatorów, że mieli rzeczywiście możliwość spotkania się z osobami, które gdzieś tam oglądały od lat i które ich inspirowały, i to jest fajne. No, także to tyle w kwestii tego Jamesa Charlesa i jego reality show. Myślę, że jeżeli się czymś takim interesujecie w ogóle, to może być dla Was ciekawe, chociaż według mnie trochę za mało pokazują właśnie pracę zza kulis, ile tak naprawdę czasu zajmuje nakręcenie czegoś, obróbka i tak dalej. Trochę jest to takie pocięte, bardzo takie zdawkowe jest to. Natomiast no, może to być ciekawe, nie? Dla mnie to było takie trochę takie no, amerykańsko pierdzące, ale nie jest najgorsze. Spodziewałam się czegoś gorszego. Dobra, przejdźmy teraz na zupełnie inny temat, coś z zupełnie innej beczki. Coś w ogóle takiego, kurde, ciekawego. Jestem ciekawa też, jaką wy macie na ten temat opinię. Jest tak, w Stanach Zjednoczonych w większości sklepów jest taka polityka, że można zwrócić produkty kosmetyczne, makijaż, nawet jeżeli był używany, że nawet jeżeli go używaliście. Czyli nie wiem, kupicie podkład, poużywacie go i chyba jeżeli nie minęło ileś tam czasu, to można normalnie zwrócić do sklepu i dostajecie zwrot gotówki. Czy to jest dobre? Wiecie, w takich ekstremalnych sytuacjach widzę i mogę jakby już od razu wyczuć, że jeżeli byłoby to takie coś w Polsce, to już widzę ludzi, którzy kupowaliby produkty, zużywali ileś tam i potem zwracali. Po prostu wyczuwam pismo nosem, nie? Natomiast rzeczywiście zdarza się bardzo często, zwłaszcza w przypadku produktów, które, nie wiem, nie mają testerów, albo które mogły kogoś właśnie uczulić, albo po prostu, nie wiem, zły... W sumie nie wiem co, że ktoś totalnie mi nie pasuje, nie? Rzeczywiście fajnie byłoby móc daną rzecz zwrócić. Jest to, nie wiem, no jest to takie... że sama nie wiem do końca w jaki sposób, jak się do tego wszystkiego ustosunkować, także to jest to. I no, tak jak mówię, w Stanach można te produkty zwracać. I ostatnio na TikToku, TikTok to w ogóle założyłam konto na TikToku, ale go nie rozumiem.
i nie wiem, co mam tam wrzucać zupełnie. Także co się wrzuca na TikToka, proszę dać mi znać. Także ostatnio właśnie na TikToku jedna z pracownic sklepu Ulta. Ulta to jest taka sieciówka u nich po prostu, która jest między innymi właśnie z kosmetykami. Pracownica sklepu Ulta nagrała taki filmik i wrzuciła na TikToka, gdzie bierze jakieś produkty, nie wiem, czy to był właśnie szampon, czy coś, i mówi po prostu o tym, i po prostu bierze i do kosza opróżnia, wywala, jak jest szminka, to ucina i wywala, jakby produkty, które są u nich w sklepie, po prostu bierze i wywala i mówi o tym wprost, normalnie o tym mówi, że to jest to, co oni w Ulta muszą zrobić z produktami, z kosmetykami, które zostały jakby zwrócone. Jakby te kosmetyki nie wracają na półki, te kosmetyki jakby nie idą dalej, no to co jest też logiczne, ale też te produkty nie zostają, nie wiem, przekazane potrzebującym, czy niczego takiego, czy nic takiego, tylko najprościej w świecie te produkty zostają wywalone, usunięte, wywalone do kosza. I z jednej strony, okej, mogę zrozumieć, jeżeli to jest coś takiego bardzo personalnego, nie wiem, jeżeli to są maszynki do golenia, chociaż nie wiem, czy maszynki do golenia można u nich zwracać. Natomiast jeżeli to jest coś właśnie typu szampon, coś takiego w butelce, to z jednej strony jest to takie, kurde, no przecież można by to właśnie komuś oddać, oddać potrzebującym albo coś takiego, a z drugiej strony ponoć na przykład zdarzały się przypadki, że właśnie rzecz to została zwrócona, ale nie była używana, wracała na półkę. Ktoś tę rzecz kupował i okazało się, że na przykład w tej butelce było coś jeszcze. Albo wiecie, co chodzi, jak coś już było u kogoś w domu, no to nie możesz być pewien, czy tam w tym składzie, czy w środku nie ma innego jeszcze specyfiku. Wiecie, to jest taka śliska linia, także te sklepy jakby nie mogą świadczyć, nie mogą zapewnić tego, że ten produkt, który jest w tym opakowaniu, jest produktem oryginalnym, że nikomu nic się nie stanie. Także to też jest takie, wiecie, taki problem, że kurde, jak to ugryźć, nie? Że z jednej strony rozumiem, że jest to niebezpieczeństwo, że ten produkt mógł być skażony, że coś innego jest w środku, że to jest niehigieniczne, no ale z drugiej strony właśnie są te przypadki, no... Można by było to wykorzystać w jakiś sposób lepiej, naprawdę oddać osobom, które nie mają dostępu, nie mają na to pieniędzy, zwłaszcza no w Stanach no jest też mnóstwo takich osób. I tak jak mówię, rozumiem to w przypadku niektórych kosmetyków, produktów kosmetycznych, nie wiem, jak tusze do rzęs, jakieś takie sprawy, ale nie wiem, cienie do powiek, nie wiem, dałoby się, wydaje mi się, to ograć inaczej. Jestem strasznie ciekawa po prostu waszej opinii, dajcie mi znać. Zrobię kreski, zaraz wracam, bo kreski na wizji to jest ciężka sprawa. Dobra, i ostatnia drama, ale to jest taka drama, kurde, najgrubsza, i to jest taki temat, o który pytaliście na live'ach, i w sumie starałam się go unikać, bo jest taki bardzo ciężki, nie ukrywam. Jeffree Star i Dave Vanity. W ogóle zacznijmy od początku. Dave Vanity, o co chodzi, kto w ogóle ten? Kiedyś, dawno, dawno temu, był taki portal MySpace się nazywał. Kto miał nawet MySpace'a, to ręka do góry. Ja miałam MySpace'a jeszcze. To było długo przed Facebookami, przed naszą klasą, przed takimi rzeczami. I to był taki portal, który się był takim jakby zalążkiem czegoś społecznościowego, ale to się skupiało jednak głównie w większości na muzyce. Jakby to był główny aspekt. I bardzo dużo zespołów, bardzo dużo właśnie takich bandów tam się wypromowało, stamtąd wypłynęło. Tam zresztą też swoją karierę tak naprawdę rozpoczął właśnie Jeffree Star jako muzyk. I w tamtym czasie była też taka kapela, która się nazywała Blood on the Dance Floor, i właśnie chyba wokalistą w tej kapeli był Dave Vanity. I oni się bardzo jakby gdzieś tam skumali z Jeffree'em Starem, znali się i w ogóle. I potem chyba to był jakoś rok 2010, coś takiego, wyszły na jaw takie oskarżenia, jakieś takie niezbyt przyjemne dla tego Dave'ego, Vanity'ego tematy. Pod tytułem takim, że tam była grubsza sprawa z jakąś taką nastolatką nieletnią, z którą był w jakiejś rzekomo relacji. Potem były jakieś takie różne akcje, że no właśnie, że z fankami, że pojawiał się z nieletnimi fankami w hotelach i tak dalej, i tak dalej. I Jeffree Star w pewnym momencie odciął się od tego Dave'ego i właśnie dał taką wypowiedź, że to, co robi właśnie Dave Vanity, jest obrzydliwe, okropne, i że sam był świadkiem niejednokrotnie, jak właśnie przychodził z nieletnimi fankami do hotelu i tak dalej. No i jakby totalnie nim, totalnie, totalna pogarda, i totalnie się od niego odciął. I wiecie, no takie oskarżenia są bardzo grube. To jest tak z jednej strony, że oczywiście takich ludzi należy jak najbardziej potępić, jak najbardziej to wszystko, żeby wyszło na światło dzienne i tak dalej. A z drugiej strony też, no nie ukrywam, że
takie oskarżenie, jeżeli kogoś się rzuci, że ma cokolwiek wspólnego właśnie z molestowaniem, z jakby zadawaniem się z nieletnimi i tak dalej, to jest bardzo poważne oskarżenie i to jest coś, co potem bardzo ciężko jest zmyć ze swojego imienia. Także rzucanie takim czymś na wiatr, no, dla mnie byłoby delikatnie rzecz mówiąc lekkomyślne. Co ciekawe, 2011 rok, Jeffree Star, wypowiedź Jeffree'a Stara, że on to jednak się skumał z tym Dave'em Vanity'm i że jadą razem w tour, w trasę i z innymi też muzykami i że to w sumie wszystko jest okej. Okay. Okej, okay. Czyli jakby rok wcześniej rzucasz na kogoś oskarżenia, mówisz, że ta osoba jakby gdzieś tam, nie wiem, uprawia seks z nieletnimi, a przynajmniej to było bardzo mocno sugerowane i że brzydzisz się tą osobą i że nie chcesz mieć z nim niczego wspólnego, natomiast rok później jednak wszystko jest okej, okay, jednak jesteście kumplami i lecicie, jedziecie razem w tour, bo wszystko sobie wytłumaczyliście. Nie wiem, no dla mnie to jest takie... bardzo dziwne, bardzo ciężkie, bardzo też podważające jednak wiarygodność osoby, która w pierwszym jakby tak od razu rzuciła oskarżenia na tego Dave'ego, czyli w tym przypadku Jeffree'a Stara. I wiecie, teraz to jakby to wszystko tak strasznie wypłynęło na światło dzienne i Jeffree Star próbuje się z tego wszystkiego w jakiś sposób wytłumaczyć, a im bardziej się tłumaczy, tym bardziej kiepsko mu to wychodzi. Wyszły właśnie na jaw te tweety, gdzie on właśnie pisał, że z tym Dave'em Vanity'm to nie chce mieć niczego wspólnego, że widział rzeczy, o których w ogóle ten może powiedzieć i tak dalej. To jest taka typowa zakrywka Jeffree'a Stara. No i on jakby w sumie w tym wszystkim tonie, jakby już chyba za bardzo nie wie, co ma powiedzieć. Były chyba dwa wywiady z nim, dwa wywiady takie YouTube'owe, jeden to był podcast, a jeden to był chyba taki wywiad. Ja ich nie oglądałam, a widziałam właśnie fragmenty i w pierwszym z tych wywiadów, w tym YouTube'owym jakby, Jeffree Star tak naprawdę grał pierwsze skrzypce i tak naprawdę niczego nie wyjaśnił. Ten pan, który miał z nim mieć tą rozmowę, jakby nie zrobił za dobrej roboty, niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. W tym drugim troszeczkę bardziej go przyciśnięto do ściany, no ale wciąż Jeffree po prostu coś pościemniał, coś pogadał, nic z tego nie wyniknęło mądrego. No dla mnie niepokojące, znaczy dziwne, niefajne jest to, że z jednej strony naprawdę, jeżeli rzeczywiście widziałeś takie rzeczy i jeżeli rzucasz na kogoś oskarżenia, to nie zniknie, to nie zniknie jakby, nie? On myślał, że jak powiedział, że takie te tweety to jest fotomontaż i tak dalej, to wszystko się rozpłynie. Okazało się, że te tweety to nie jest fotomontaż, bo to ktoś gdzieś tam wygrzebał już to rzeczywiście, że na Twitterze było do znalezienia. Także to już jakby wyszło na jaw kolejne kłamstwo Jeffree'a, który mówił o tym, że te tweety są kłamstwem, a wcale kłamstwem nie były, także to jest to. Czyli jakby... Wiecie, już tak naprawdę nie wie, co ma powiedzieć, nie wie, co ma zrobić. I w tym momencie jakby wychodzi to, że on z tym Dave'em Vanity mówi, że on słyszał najpierw właśnie, że słyszał, że Dave robił takie rzeczy właśnie z nieletnimi. Chociaż tak naprawdę mówił o tym, że on widział te rzeczy. Potem się okazało, że niby rozmawiał z jakąś kobietą, która jeździła w trasę z tym Dave'em i że absolutnie niczego takiego nie było i na niczego takiego nigdy nie widziała. Co, wiecie, że ktoś czegoś nie widział, jakaś laska, która była z nimi na trasie, nie oznacza w mojej głowie tego, że nic się nie działo, tylko że po prostu ona nie widziała, nie? Także to wytłumaczenie jest takie dla mnie bardzo, bardzo, bardzo mierne. I jakby jestem strasznie ciekawa, jak to się potoczy, jak to wszystko zostanie rozegrane, bo no Jeffree Star, no, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo wpływów i tak dalej. I ciekawe, czy ktoś będzie w tym grzebał do końca, czy to wszystko gdzieś tam ucichnie. I mówiłam o tym, że ta zagrywka pod tytułem, że ja coś wiem, ja coś widziałam, ja coś o tym powiem, to jest taka typowa zagrywka Jeffree'a Stara, bo James Charles, o którym mówiłam na początku tego odcinka właśnie, z tym programem Instant Influencer, w przypadku Jamesa Charlesa stało się coś bardzo, bardzo podobnego, jakby w sensie, że jak zaczęła się ta cała drama i wszyscy zaczęli wieszać psy bądź koty, nigdy nie wiem, co się wiesza na człowieku, na Jamesie Charlesie, czekajcie, pomaluję usta, bo gadam i nie umiem.
Ta szminka to w ogóle jest Rosy Huntington Whiteley z Marks & Spencer. Jeżeli mieszkacie w UK, to w Marks & Spencer marka Autograph i to jest przepiękny kolor. On nazywa się Silk Rose D7. Bardzo fajna kremowa formuła, naprawdę, naprawdę spoko. No i tak właśnie to jest takie z tym Jamesem Charlesem, że właśnie w zeszłym roku, kiedy ta cała trama z Jamesem Charlesem się zaczęła i wszyscy jakby wychodzili z jakimiś nowymi dowodami, jakiś kelner, który był hetero, zaczął mówić, że James go podrywał i chciał z nim związku i tak dalej, no i był jakiś taki straszny skandal z tego. I wtedy właśnie Jeffrey Star, jak zawsze, też się musiał odezwać. Ja lubię Jeffrey Stara, ale drama, którą robi, jest po prostu żałosna i na poziomie podstawówki. I wtedy Jeffrey Star się też właśnie odezwał, też oczywiście się musiał wypowiedzieć i powiedział, że on wie coś, o czym nikt więcej nie wie i że ma nagrania i że James Charles niemalże molestował właśnie chłopców, chociaż wiedział, że byli heteroseksualni, to chciał, żeby byli z nim homoseksualni i w ogóle jakieś takie ten. Bardzo dużo napsuł wody, napsuł krwi, napsuł czegokolwiek Jamesowi Charlesowi w tamtym momencie. Czyli tak jak mówię, jego kariera naprawdę wisiała na włosku, bo on no tracił setki, jeżeli nie tysiące subskrybentów codziennie, stracił ponad milion subskrybentów w ogóle, nie? I oczywiście wtedy jeszcze Jeffrey Star musiał dorzucać do ognia, gdzie teraz tak naprawdę coś było z tym Jamesem Charlesem i Jeffrey Star jakby w czymś mu tam pogratulował i też okazało się, że wszystko okej i cała ta drama gdzieś tam rozeszła się po kątach, nie? Na YouTubie amerykańskim zwłaszcza bardzo, bardzo popularne są teraz tak zwane drama channels, czyli właśnie kanały zajmujące się tym, co ja robię w tych filmikach, Drama Mama, które skupiają się tylko i wyłącznie na tym, że szukają jakichś skandalów, jakichś niesamowitych rzeczy i opowiadają o tym, robią o tym całe odcinki. Nieraz to jest dosyć ciekawe i czasem je oglądam i nieraz to jest dosyć ciekawe, bo te osoby robią jakby kawał takiej reporterskiej niemalże roboty, że grzebią, szukają, to jest takie bardzo fajnie dokumentowane. Czasem to jest taki pic na wodę i taka po prostu sensacja dla sensacji, to jest dla mnie bardzo słabe, ale czasem jest to takie bardzo ten. I okazało się, że na przykład w przypadku tego Jamesa Charlesa i nie tylko w tym przypadku, na przykład Jeffrey Star sam z siebie wysyłał informacje tych drama channels o tym, żeby pisali, żeby robili filmy o Jamesie Charlesie i potem kiedy już troszeczkę wszystko ucichło, to całkiem się z tego wycofał i nie dał im tych obiecanych materiałów, które obiecywał, że ma na Jamesa Charlesa i w ogóle jest totalnie święty, nie? Dlatego to akurat w jego przypadku bardzo mi się nie podoba. Dużo tam jest takich nieścisłości, dużo jest takiego zastraszania, nie? Dużo jakichś takich dziwnych rzeczy. No to ciekawe, bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie, bo tak jak zazwyczaj mówię tutaj o takich bardzo lekkich, jakichś takich śmiesznych rzeczach w ogóle, to jednak to z tym Dave'em Vanity to jest grubszy temat. Taki temat, który mam nadzieję, że nie ujdzie nikomu płazem, także to jest to. A jeszcze ostatnie z Jeffrey'em Starem, bo teraz dosłownie przed końcem tego filmu oglądałam coś i Huda Beauty wyszła z nowymi tuszami do rzęs, które mają być oczywiście wspaniałe, 5 lat je tworzyła i w ogóle. Nie wiem, jak to jest z tuszami do rzęsa, czy jak to jest w ogóle z kosmetykami i takimi claimami, nie? Ile co się tworzy. I w każdym razie ona, to jest jakby zrobiło się kontrowersyjne, bo ona w tym wideo, w którym jakby mówiła o tych tuszach, o wiecie, wielki reveal, mówiła o tym, że one są, że to jest udowodnione i przetestowane tam klinicznie, że one ileś tam set czy 100% respondentów odpowiedziało, a czy nie jest powiedziane na ilu respondentów, więc może, żeby były te osoby dwie, czyli ona i jej siostra i obydwie powiedziały, że daje 100% więcej długości czy coś takiego, nie? No i takie ogólnie claimy, że robi to, nie? No i oczywiście jest takie konto Trendmood na Instagramie i to jest takie konto, gdzie zawsze się pojawiają wszystkie nowości kosmetyczne, często długo przed premierą i ona w ogóle jest ogromne, wszyscy je znają, nieraz marki proszą to konto, żeby jakby pokazało ich zdjęcia, jakby reveal tych nowych kosmetyków, czasami te zdjęcia wypływają przypadeczkiem, no i właśnie pod zdjęciem są Huda Beauty z Huda Beauty i tym tuszem do rzęs. Ktoś właśnie to skrytykował, że to wcale tak nie jest, że nie da się czegoś tak udowodnić maskarze, że 100% respondentów odpowiedziało, że robi to, że daje efekt większej ilości rzęs i tak dalej. I do tego komentarza odpowiedział Jeffrey Star, który właśnie tam napisał, no że tak, to prawda, kiedyś to ona była autentyczna i robiła z pasji, a teraz robi tylko wszystko i wyłącznie dla kasy i w ogóle nie, po prostu...
widzicie komentarz, jak dziewczyna miała po prostu 10 lat, a Huda, za którą też jakoś mocno nie przepadam. Już jak mam na przykład obejrzeć Hudę albo Jeffreya, to tysiąc razy bardziej wolę Jeffreya, też po prostu jakoś go lubię. A Huda po prostu przemilczała, nie skomentowała tego, tylko na Insta Story wrzuciła coś, jakby nie tagując, jakby to nie było takie offen, że to do Jeffreya staram, tylko coś takiego, że jak ktoś cię krytykuje, to znaczy, że sam jest nieszczęśliwy i shine bright like a diamond w ogóle, nie? Także to jest to. Dobra, chyba koniec dram na ten tydzień. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tych właśnie kosmetykach, te, które zostały zwrócone. Co byście zrobili, nie? Jaki macie na to ogląd, bo ja najpierw jak to zobaczyłam, wiecie, takie marnotrawstwo, takie marnowanie czegoś, co już zostało wyprodukowane, marnowanie tych opakowań plastikowych, no wszystkiego, nie, co mogło gdzieś pójść dalej w świat. Z jednej strony mnie to strasznie wkurzyło i strasznie obruszyło, ale z drugiej strony jestem w stanie też zrozumieć takie sklepy, no bo potem musisz wziąć odpowiedzialność za produkt, który sprzedajesz, a nie masz pewności, co jest w tym produkcie, jeżeli to jest produkt zrzucony, także nie wiem, sama nie wiem, chociaż ja bym nie była w stanie wylać czegoś tak po prostu do zlewu i w ogóle jeszcze w takich ilościach, nie, ale ponoć większość sklepów tak robi w Stanach. Nie wiem, jak to jest w Polsce, chociaż w Polsce chyba nie można kosmetyków zwracać. Nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie, gdyż jestem bardzo zaciekawiona. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Zobaczysko znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!